To jest alfabet cyfr arabskich. Jest ich tylko 10, od 0 do 9. Możemy jednak ułożyć z nich nieskończenie wiele liczb. Tutaj również posługujemy się systemem pozycyjnym. To jest liczba 97. Możemy ją czytać od lewej do prawej. 97. Od prawej do lewej. 97. Czy od lewej do prawej, mieszając podstawy. 97. A to cyfry rzymskie, zapisywane od lewej. Bez względu jednak na zapis oraz sposób odczytu, liczby są dla nas językiem jednoznacznym. 7 to 7 bez względu na to, czy mówimy 7, 7, set czy septem. To jest 7. I to. I to. Cyfr arabskich jest 10. Od 0 do 9. Słowa tworzymy z nich, dostawiając je na kolejnych pozycjach. To jest liczba 123. W liczbie tej trójka to liczba jedności. Dwójka to liczba dziesiątek. A jedynka to liczba setek. Aby z dowolnej liczby uzyskać wartość 1, podnosimy ją do potęgi zerowej. Nasz alfabet to 10 cyfr arabskich, zatem jest to system o podstawie dziesiętnej. Aby z dziesiątki uzyskać jedynkę, podnosimy dziesiątkę do potęgi zerowej. Chcąc uzyskać w ten sposób trójkę, mnożymy 3 razy podstawę na pozycji pierwszej. Na kolejnej pozycji w lewo mamy liczbę dziesiątek. Chcąc uzyskać liczbę 20, mnożymy 2 razy podstawę na pozycji drugiej. Na kolejnej pozycji w lewo mamy liczbę setek. Chcąc uzyskać liczbę 100, mnożymy 1 razy podstawę na pozycji trzeciej. Popatrzmy na całość. Jeden razy 10 do potęgi drugiej, 2 razy 10 do potęgi pierwszej, 3 razy 10 do potęgi zerowej. W sumie 123.